Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na kanale Zbrodnia jest kobietą. Dzisiaj przychodzę do Was z historią aktorki znanej w Stanach Zjednoczonych, głównie z seriali, ale nie tylko. Kobieta przez długi czas próbowała zrobić karierę i kiedy zdobyła już rozpoznawalność, nagle zaginęła. Poszukiwała jej rodzina, mąż, a także fani. I choć dzisiejsza sprawa nie będzie dosłowna, kryje za sobą wiele tajemnic, które postaram się Wam dzisiaj zdradzić. Jaki był finał poszukiwań? Czemu młoda kobieta zdecydowała się na tak drastyczny krok? I co mam tutaj na myśli? Musicie zostać ze mną do samego końca, aby się przekonać, więc serdecznie Was zapraszam. Nancy Pellman urodziła się w Chicago, gdzie ukończyła The Second City Conservatory, ponieważ od zawsze marzyła o karierze aktorki. I od kiedy tylko dorosła, była bardzo aktywna w społeczności teatralnej Chicago. Bardzo dużo czasu poświęcała także na swoją działalność społeczną i charytatywną. Była bardzo oddana walce o prawa zwierząt, ale także poprzez swoje działania, poprzez swoją zawodową aktywność wspierała osoby, które w swoim życiu przeszły bardzo trudne chwile związane z molestowaniem na studiach. Jeździła po kraju ze swoim występem, gdzie za pomocą improwizacji i komedii przedstawiała ten bardzo trudny problem. Karierę aktorską udało jej się rozwinąć natomiast po przeprowadzce do Los Angeles. Tam wygrała jedno z pierwszych swoich przesłuchań i paradoksalnie dość zabawne to jest, ponieważ pierwszy tytuł, w którym wzięła udział, to Sprawiedliwość Chicago właśnie, z którego się przecież dopiero co wyprowadziła. Szerszej publiczności natomiast znana była również dzięki takim produkcjom jak Szpital Miejski, Empire czy American Housewife. W ostatnim czasie jej życia mogliście ją także zobaczyć w sitcomie The Miss Pat Show. Prywatnie była żoną producenta telewizyjnego, Vance'a Smitha. Tak jak Wam powiedziałam, bardzo dużo też czasu poświęcała zwierzętom. Oprócz tego, że otaczała się nimi w życiu prywatnym, to także walczyła o ich prawa. I to z sukcesami. Pomogła znieść wykorzystywanie dzikich zwierząt w cyrku braci Ringling. Walczyła także o to, by zwierzęta ze schronisk znajdywały stały dom. Robiła to za pomocą różnych akcji, ale także mediów społecznościowych i internetu. Z pozoru wydawała się być więc zrealizowaną zawodowo, a także prywatnie kobietą. Miała męża, miała pasję, którym się oddawała. Nie narzekała na brak zajęć, występowała w serialach, które przyniosły jej popularność. Dlatego dla wszystkich wielkim szokiem było jej zaginięcie, które miało miejsce 13 lutego, kiedy to widziana była po raz ostatni. Kiedy aktorki przez dłuższy czas nie było w domu, rodzina zaniepokoiła się, ponieważ nigdy nie było takich sytuacji, żeby wychodziła i nie dawała znać, co się z nią dzieje. Dlatego od razu, kiedy nie mogli się z nią skontaktować, zgłosili się na policję, ponieważ wiedzieli, że musiało stać się coś złego. Niestety pierwsze poszukiwania nie przyniosły żadnego rezultatu, dlatego policja zdecydowała się po jakimś czasie publicznie poprosić o pomoc w poszukiwaniu aktorki, wykorzystując jednocześnie jej popularność. Komunikat brzmiał: policja szuka pomocy w znalezieniu aktorki, która w niedzielę zaginęła w rejonie East Hollywood. Lindsay Pellman, lat 43, była ostatnio widziana 13 lutego koło południa. Podała policja w oświadczeniu. Przyjaciele i rodzina boją się o jej bezpieczeństwo. Przy okazji wymieniono także role, z których widzowie mogli ją kojarzyć i poproszono, by ktokolwiek mógł widzieć gdziekolwiek tę aktorkę, zgłosił się, nawet jeżeli byłoby to kilka dni temu. Rodzina także cały czas aktywnie szukała Lindsay. Również jej kuzynka Savannah udostępniła na Twitterze post. Lindsay jeździ ciemnosrebrną Hondą. Podała numer rejestracyjny, także powiedziała, że jej telefon ostatni raz logował się w Sunset Boulevard. Najbardziej zrozpaczony, co dość oczywiste w tej sytuacji, był mąż aktorki. Cały czas również bardzo mocno uczestniczył w poszukiwaniu swojej żony. W pewnym momencie udostępnił zdjęcie kobiety na plaży w Oregonie, która była podobna do jego żony i sugerował, że być może to ona, ale nigdy nie potwierdzono, czy rzeczywiście była to Lindsay. Natomiast po 5 dniach stało się to, czego wszyscy się obawiali. Odnaleziono ciało aktorki, a amerykańska policja wydała komunikat w tej sprawie. Dzisiaj około 8:30 funkcjonariusze hollywoodzkiego okręgu odpowiedzieli na wezwanie radiowe w sprawie śmierci na Franklin Avenue i North Sierra Bonita Street.
Potwierdzono, że ciało należy do Lindsay Perlman. O tym, że kobieta nie żyje, poinformował także jej mąż, dodając, że sam jest zdruzgotany tą informacją. Podziękował także za wsparcie i za poświęcony czas wszystkim, którzy angażowali się w poszukiwania jego żony. Policja odnalazła Lindsay, odeszła. Jestem zdruzgotany. Więcej informacji przekażę później, jednak chciałem podziękować Wam za wszelkie wsparcie oraz prosić o uszanowanie prywatności całej rodziny w tym trudnym czasie. Również kuzynka aktorki potwierdziła na Twitterze doniesienia męża i policji. Z głębokim smutkiem informuję, że znaleźli Lindsay i było już za późno. Nie mam innych informacji na temat lokalizacji ani okoliczności. Jak się pewnie domyślacie, pierwsze co nasuwa się w tej sprawie, to to, jak aktorka zginęła. Oczywiście początkowo myślano, że mogło dojść do morderstwa, ponieważ policja nie podała żadnych szczegółów, również rodzina nie zagłębiała się w to, co stało się z aktorką. Więc wszystkie osoby, które przez jakiś czas poświęcały się poszukiwaniom, zastanawiały się, kto skrzywdził artystkę. Jak aktorka została odnaleziona? Owinięte w koc ciało znaleziono w zaparkowanym samochodzie niedaleko Hollywood, a dookoła niej miały leżeć pigułki, przekazał jeden ze świadków, ochroniarz, który pracował niedaleko na planie filmowym. Nic jednak nie było oczywiste i jasne, dlatego aby dowiedzieć się więcej, trzeba było poczekać na sekcję zwłok, którą przeprowadzono, ale nie dała ona jednoznacznej odpowiedzi na to, dlaczego aktorka zginęła. Raport koronera, ukazany przez People i NBC News, zauważył, że w ciele aktorki znaleziono nietoksyczne poziomy lorazepamu, metoklopramidu i kodeiny, a odroczenie po sekcji zwłok oznacza, że przyczyna zgonu nie została ustalona, a lekarz sądowy prosi o dalsze dochodzenie w sprawie, w tym dokładniejsze badania. Na podstawie testów badań lekarz dokładnie ocenia przypadek i ustala przyczynę zgonu. Proces ten trwał kilka tygodni. Do tego czasu również dochodzenie w sprawie śmierci artystki nie zostało zawieszone. Jednak w praktyce najważniejsze było tu ustalenie, czy osoby trzecie mogły brać udział w tej sprawie. Ponieważ powstawały różne teorie spiskowe, mimo że wiele osób doszukiwało się tutaj jakiejś zbrodni, po kilku miesiącach okazało się, że wszystko wskazuje na to, iż kobieta sama odebrała sobie życie. Koroner doszedł do takich wniosków po stwierdzeniu w organizmie denatki toksycznego stężenia azotu sodu. To właśnie wtedy sprawę uznano za zamkniętą. Natomiast tak jak Wam wcześniej powiedziałam, w ciele artystki znaleziono inne substancje. Ich stężenie nie było zbyt wysokie, ale były to leki, które działają przeciwdrgawkowo i nasennie. Pamięć zmarłej uczciła jej przyjaciółka, inna znana aktorka Lin Chen, która w mediach społecznościowych napisała: tak zapamiętam Lindsay. Niezwykle piękna i utalentowana, zabawna, współczująca, bezkompromisowa. Swoją obecnością rozjaśniała przestrzeń, była uważną słuchaczką, tak na scenie, jak i poza nią. Tak bardzo kochała zwierzęta, wyrazy współczucia dla rodziny i wszystkich społeczności, które ją uwielbiały. I tak naprawdę w ślad aktorki poszli inni znajomi i przyjaciele Lindsay, ale nikt z nich nie był w stanie określić, co mogło aktorkę doprowadzić do takiej decyzji, do decyzji o odebraniu sobie życia. Wszystko przecież w jej życiu wyglądało bardzo dobrze. Tak jak Wam powiedziałam na wstępie, kariera, życie prywatne, nigdzie nie dopatrywano się problemów. Wydaje się więc, że tak naprawdę nigdy nie dowiemy się, dlaczego artystka zdecydowała się na taki krok. Jak widzicie, dzisiejsza sprawa jest nieoczywista, ponieważ pewnie czekaliście tutaj właśnie na zwrot wydarzeń, który wskaże na osobę, która skrzywdziła artystkę, podczas gdy nic takiego nie miało miejsca. Dlatego też uznałam, że jest to sprawa, o której chcę Wam powiedzieć, ponieważ jest nieoczywista, inna. Czy znacie inne tego typu? Dajcie mi znać w komentarzach, chętnie je dla Was przygotuję. Dziękuję Wam za to, że byliście dzisiaj ze mną do samego końca i zapraszam, żebyście odwiedzali mnie tutaj regularnie co tydzień, więc do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.